są jakieś pytania do pani skarbnik? Panie Krzysztofie? Panie skarbnik, interesuje mnie dział 700, gospodarka mieszkaniowa. A tutaj sporo było zaplanowane na inwestycje, szczególnie tak, z różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej jest wykonanie 1/3 z 90 033,5, gospodarka gruntami i nieruchomościami też 1/3. Inwestycje, to co tutaj chyba najbardziej powinno nas interesować, z tego względu, że budżet miał być proinwestycyjny i tutaj plan jest 1 152 113 zł/grosze, wykonano 310 ponad, to jest 1/5 i tutaj tak, jest uwzględnione 90 tysięcy na szalet, to jest wykonany drugi etap, na szalet na placu wolności. Wiemy dobrze, że to jest połowa tej kwoty, dlatego że pierwsza połowa była też około 90 tysięcy, czyli w sumie 180. O tym już wspominałem na sesji ostatniej, że z 60-70 tysięcy, które miało być przeznaczone na szalet, skończyło się na 180 tysiącach, ale najbardziej mnie akurat interesuje rewitalizacja budynków w Rynku Kamieniczki i tutaj rewitalizacja elewacji, plan 50 tysięcy, wykonanie 0, przewidziana w drugim półroczu i remont, modernizacja kamieniczek w Rynku, plan 382 113,02 grosze, wykonanie 0, realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu. Ja rozumiem, że nie ma naboru, tak, żeby... Tak, żeby... Pisaliśmy informację od osoby, że na ten moment jeszcze nie ma tego żadnego naboru na takie projekty dotyczące rewalorizacji. Tak, czy są w ogóle jakieś przecieki, czy są możliwe, czy będą możliwości, żeby w tym roku ten projekt ruszył, bo z tego co wiem, to mieszkańcy nawet chcieli za własne pieniądze wyremontować niektóre klatki schodowe. Nawet zwracano się o to, żeby dano im materiały, że oni to wszystko zrobią sami. Ale niestety pani wiceburmistrz, ale również Karenkiewicz napisała mi odmownie, dlatego że ma być remont kompleksowy i budynków kamieniczek łącznie z klatkami schodowymi. I teraz mieszkańcy są troszeczkę tacy, no, jak gdyby w rozkroku, bo nie wiedzą, czy mają to robić na własny koszt, czekać, są zniecierpliwieni, czy mają robić to po prostu na własny koszt, czy mają czekać na te remonty. Nie wiem, może ja poproszę panią Alę, żeby się wypowiedziała, czy jest jakaś szansa, żeby w tym roku był jeszcze nawrót w ramach rewitalizacji kamieniczek. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Urzędu Marszałkowskiego w tym roku nie przewiduje się naborów na mieszkalnictwo, na rewitalizację budynków mieszkalnych. No, w przyszłym roku nie wiemy, bo jeszcze nie mamy takiego harmonogramu, nawet planów nie ma, więc trudno nam powiedzieć, czy po prostu takie nabory będą, ale zakładamy, że tak. Na pewno jak już się rozstrzygną jakieś nabory w tym roku, a dużo ich będzie, no na pewno jakieś środki, jakieś alokacje pozostaną z innych i zostaną może przeniesione na tą inwestycję. No trudno mi powiedzieć, bo na ten moment nie mamy takiej informacji. Po prostu w harmonogramie bieżącym na ten rok nie ma naboru na mieszkalnictwo. No, a przyszły rok, no, pokaże czas na to, czy będzie taka możliwość. Ale mieszkańcy mogą się przygotowywać, bo przecież można przygotować dokumentację
audyty, prawda, jeżeli jest termomodernizacja, także to też można jeszcze pod innym kątem się do tego przygotowywać zadania. Dzielę się tymi uwagami z mieszkańcami, dlatego że akurat ten okręg jest mi bardzo bliski z tego względu, że jestem tutaj radnym, ale mieszkańcy pomału tracą cierpliwość, bo w tamtym roku już były plany, w tym roku już powiedzmy, że te pieniądze miały być, że pisma zbrojne dostali i dalej nie ma nic, po prostu planów na inwestycje, no niewiele jest po prostu. I to jest niepokojące, że centrum miasta zaniedbane dosyć. Ja nie mówię, że zaniedbane w ciągu 3 lat, żeby sprawa była jasna, ale były ogromne oczekiwania i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Ale oczywiście nie mówię tego do pani skarbnik, tylko dzielę się tym na forum, bo opinia publiczna jednak jest rozczarowana z jednej strony, z drugiej strony zaniepokojona, co dalej będzie z naszym życiem. Dziękuję bardzo.